Słuchajcie, teraz wjadę na tor RTR-em, czyli sprzęcik wyjęty z pudełka. Co prawda taki RTR dosyć fajnej już, fajnej wersji, bo to jest Lossy Tenacity DB Pro. Ale no jednak jest to po prostu tam RTR, tutaj serwo jest dosyć jednak takie podstawowe. Ale zawieszenie na przykład już sobie powinno dobrze radzić. Koła są zupełnie standardowe. No to zobaczcie, tak? To nie jest mistrzostwo prędkości, ale mamy oświetlenie, także będziemy dobrze widzieć, gdzie jechać. No i po prostu przejadę to się po to, że zobaczycie, jaka jest różnica, jak lata taki... To jest 1.10 tak naprawdę bagus, na tym są robione też shortcoursy, które niestety w Europie nie są na razie, nie wiem, czy będą w ogóle dostępne. Z tej serii Tenacity Pro, w shortcoursie to się nazywa TT Pro. No, ale nie o tym, nie o tym. Zobaczymy, jak to tutaj pójdzie. Także teraz znowu inna aparatura, zupełnie model inny, innej klasy. Nieprzygotowany w żaden sposób tak naprawdę do jazdy na torze. Ale w tej skali, w tej wersji dopuszczalny do jazdy po nim. Trzeba się przestawić, bo wiecie co, jak się pojeździło trochę tymi sprzętami takimi, które tak reagują jak złoto na to, co się do nich, że tak powiem, mówi. No to trzeba się naprawdę sporo teraz wjeździć, żeby jakoś to w ogóle tutaj szło, że tak powiem. Słuchajcie, tam jest teraz pakiecik, to nie ma znaczenia większego, tu mogło być równie dobrze, chociaż on na prostej ma. Tam jest 3S w tej chwili. Ale powiem wam tak, do takiego wprawienia się w jazdę po ścieżce, może na tym się tutaj najpierw skoncentruję, nie na jakichś tam czasach, to naprawdę jest to sprzęcik, który cokolwiek byście tam w domu nie mieli, a co jest w gabarytach i klasie takiej dopuszczalnej tutaj, żeby sobie pojeździć, to ja was zachęcam do tego, żeby spróbować. Sprawdzę sobie dokręcenie kół. Coś tutaj się luzowało. Na takiej nawierzchni jak tutaj, tak przyczepnej, zobaczycie te właściwości tego swojego modelu, akurat w tym wypadku tego losiaka, które normalnie trudno byłoby dostrzec. Czyli na przykład kiedy przy jakiejś tam dużej przyczepności zaczynają się jakieś tendencje do rolki. No dobra. Pojawiać, kiedy zaczyna się przewracać po prostu, które koło się najpierw unosi, gdzie serwo ma granicę prędkości.